wielu pacjentów pyta się, czy może mieć wykonaną operację sposobem Keyhole, czyli przez niewielkie nacięcie, to jest specjalnie zaplanowane nacięcie w okolicy samej brodawki, tak aby usunąć gruczoł piersiowy bez większych dodatkowych nacięć, typowo z przeszczepem brodawki. Oczywiście jest to możliwe, tylko trzeba spełniać kilka warunków. Przede wszystkim wielkość, rozmiar gruczołów ma duże znaczenie. Tak, czasem do rozmiaru BC można spróbować. Duże znaczenie ma też jędrność i spoistość tkanki okolicy gruczołów. Także to też jest bardzo ważny element. Niektórzy pacjenci bardzo mocno stosują uciskanie, binder. To jest poważna sprawa. To zniekształca nawet stosunkowo niewielkie piersi. Przyjrzyjcie się tej metodzie. Będzie relacja na żywo z operacji. Ważne jest, a gdy chcecie zaplanować swoje leczenie, plastykę klatki piersiowej z mastektomią, rozważcie to w Timeless, gdyż wiemy, co robimy i każdy pacjent otrzymuje najlepsze rozwiązanie dla siebie. Właśnie skończyliśmy prawą stronę. Zobaczcie, równa, gładka powierzchnia, jest założony dręcz, trzeba się z tym liczyć. Ta metoda jest bardzo, bardzo dobrą metodą, ale jednak krwawienie jest istotnym zagrożeniem, więc odpowiednio musimy ją stosować. Tu widzicie cień mięśnia, bardzo ładny kształt tutaj na dole, nie ma fałdu. No i gruczoł w całości usunięty. Brodawka będzie w dobrej pozycji, na pewno zmniejszy się w przebiegu gojenia, a jednocześnie też da bardzo ładny efekt naturalnie wyglądającego sutka. Także tylko Keyhole to jest metoda dla wybranych. Zapraszam, jestem w stanie ocenić, dać szansę na wykonanie tej metody. Tylko taka metoda zapewnia bardzo ładny, równy, naturalny, gładki kształt klatki piersiowej.